Jordan, ciężkie 6 rund, tego się spodziewaliśmy. Zasłużyłeś na wygraną, zgadzasz się z werdyktem? Nie wiem, no wydaje mi się, że kontrolowałem co najmniej 4 rundy z 6. Troszeczkę zabrakło mi pary i ze względu na te rozcięcia i gdzieś tam i obawę przed jakimś ciosem, może odpuściłem 5. i 6. rundę, bo myślałem, że te 4 rundy, które prowadziłem, wystarczą mi na zwycięstwo, ale więcej będę mógł powiedzieć, jak na spokojnie sobie obejrzę walkę, bo być może z boku wyglądało to inaczej, niż się odczuwałem w ringu. Z czego wynikało to, że jak sam mówisz, zabrakło ci pary? Myślę, że z wysokiego tempa, które sam od początku starałem się narzucić. A Norbert tego tempa dotrzymał, bo to było wiadome, że on tą kondycję będzie miał i po prostu nie osłabnie, nie? Ogólnie jesteś zadowolony ze swojego występu? Nie mogę być zadowolony z remisu. Byłem bardzo pewny siebie przed tym pojedynkiem, ale myślę, że pokazaliśmy naprawdę super boks i to chyba powinno być w tym momencie najważniejsze. Rewanż chyba będzie naturalną rzeczą, prawda? No po takim pojedynku wydaje mi się, że jest to wskazane. Z tego co wiem, Norbert już sugerował rewanż 8-rundowy. Ja gdzieś tam będę na pewno potrzebował jednej potyczki ze słabszym rywalem dla gdzieś tam nabrania pewności, jeszcze jedną 6-rundową walkę i gdy tylko będzie termin na pełne 2 miesiące przygotowań dla mnie, bo na razie tak naprawdę od niespełna 2 miesięcy trenuję z trenerem Łukaszem, czyli mam takie profesjonalne treningi, ale mówię, pełne 2 miesiące przygotowań i biorę walkę 8-rundową z Norbertem, rewanż jak najbardziej, myślę, że znów pokażemy świetne widowisko. Właśnie, bo gdzieś tutaj wszyscy mówią, że gdybyś miał trochę więcej doświadczenia i lepiej rozłożył siły, to ta walka była spokojnie dla ciebie do wygrania. No co mogę powiedzieć, skoro wszyscy tak mówią, to pewnie tak jest. Nie, teraz rozumiem, to jakaś dłuższa przerwa będzie, bo łuki wyglądają nie najlepiej. No tak, no ładny nigdy nie byłem, teraz jest gorzej jeszcze. Przede wszystkim muszę zaleczyć barki, bo to już jest moim dość długotrwałym mankamentem. Przed walką o tym nie mówiłem. I tutaj z tego miejsca też chciałbym podziękować MD Clinic, która mi w tym pomaga. Także muszę zająć się rehabilitacją barków, bo jest to dość przewlekła kontuzja, z którą się zmagam. I było to widać w ringu, że jednak opuszczałem te ręce już tak naprawdę od połowy drugiej rundy. Dziękuję również, pozdrawiam.